Lepszy silnik. Ewentualnie może trzeba coś tutaj jeszcze zrobić. Ale cóż tu można by zrobić? Thank you.
Dobra, taktyka z tym cover, ale to na ostatnim forum trzeba było to zrobić. Może by to miało sens wtedy. Kurczę, nie wiem, o co tu chodzi. On jest pokonany niby. Walka trwa dalej. No i ciągle dochodzimy do tego punktu. Kurczę, musi tu o coś chodzić. Chwila. Teraz stąd wyjdę.
kurczę. Kurczę, dobra, to wygląda na to, że to jednak jest koniec, a do tego bossa można podchodzić ile razy się chce. Oh my god. Czyli za pierwszym razem już pokonaliśmy tego bossa, a teraz trzeba iść do Ojczulka. No dobra. Dobra, i wygląda na to, że jak po prostu chce się zakończyć grę i zrobiło się wszystko, to trzeba u Ojczulka powiedzieć, że już koniec, że daje sobie spokój. Siostra nie dowierza. Tak, napijmy się w pubie. No i dobra, będzie ending. Niepotrzebnie próbowałem 5 razy pokonać tego bossa. Za każdym razem go rozwalałem, tylko właśnie jak przychodzi do niego drugi raz, to on ciągle jest, nie? Dlatego to było takie niejasne, czy ja go pokonałem, czy nie pokonałem. No dobra, gierka, dobra. No bo w sumie gra też widać oferuje taką grę plus, nie? Bo teraz jak już pokonałem tego bossa, to mogłem sobie właśnie
jeszcze po miastach pojeździć, kupić wszystkie jakieś itemki, których mi na przykład brakowało, albo jest opcja wyposażania swojego pokoju w jakieś tam duperele. Czyli mógłbym sobie jeszcze połazić po mapie i to porobić. Tu biegunie minibossowie, których pokonałem. Pojazdy. O, dużo czasu zajęła mi ta gra, ale za drugim razem przeszedłbym już dużo szybciej, bo jak wiadomo co robić, to można zoptymalizować to przechodzenie. Ale gra bardzo dobra. Na pewno będę grał kiedyś na SNESie w drugą część. Co? Znowu chcę zostać łowcą? Podążaj za marzeniami.
koniec. To już definitywnie.